8:07, poranna audycja w radiu Oko, w studio gość dzisiejszy o poranku, pan Stanisław Giżycki. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj pan Stanisław Giżycki, może tak inaczej, z innej strony, jest z Komitetu Obrony Demokracji i wiem, że organizuje pan spotkanie po wyborach, czyli wszystkich tych osób, którzy uczestniczyli w obywatelskiej kontroli wyborów, zresztą nie tylko. No właśnie, ponieważ nie wszyscy mogli, może nie wszystkich zdążyłem o to poprosić, bo mój teren działania był dość duży, ponieważ no jakby członków Komitetu Obrony Demokracji na tak zwanej prowincji nie jest za dużo, także miałem w zasadzie prawie cały okręg 18 wyborczy i jeszcze 3 powiaty z okręgu 16, czyli tam, gdzie jest Ciechanów i Płock, to muszę przyznać szczerze, że na Ostrołęce nie skupiłem się tak bardzo, jakbym chciał, ale mimo wszystko mnóstwo nowych ludzi ciekawych poznałem, którzy się zgłosili. Także też wiem, że no, w wielu akcjach tutaj jeszcze uczestniczyłem ja i moi znajomi, którzy no, byli wcześniejszych, między innymi z wychodzeniem pod sądy, czy jeszcze innych. W związku z tym to spotkanie, które organizuję, będzie przyświecało nie tylko podsumowaniu, bo to jest ważne, i podziękowaniu, ale również pewnym rozmowom na temat, co obywatele, którzy nie są zrzeszeni w partiach politycznych, mogą robić, żeby ten rozwój demokracji się trwał i żeby ten sukces, który został odniesiony, no, został w jakiś sposób utrwalony. Także powiem, że to spotkanie będzie, można powiedzieć, otwarte, tylko że dobrze by było wiedzieć, że jeżeli ktoś będzie chciał uczestniczyć, a wszystkich gorąco zapraszam, to żeby dał przynajmniej mi SMS-em kontakt do no, żeby mógł zarezerwować miejsce. Opowiem niedługo, gdzie, za chwilę, gdzie to będzie. Powiem, że skorzystaliśmy z oferty jednego z uczestników, który się zgłosił z Ostrołęki, którego wcześniej nie znałem, pana Szcześniaka, który zaoferował swoją restaurację tutaj, gdzie jest w SAP, na dole Akademia Smaku to się chyba nazywa, i stwierdziłem, że warto spróbować nowego miejsca, jeżeli to spotkanie w sensie takiego no, rozmieszczenia, nagłośnienia czy dobrej komunikacji się uda, to myślę, że ta oferta, jak stwierdził, będzie stała na różnego typu spotkania, a tych spotkań troszeczkę też jeszcze planujemy w przyszłości. Powiem, to pierwsze spotkanie będzie miało gościa, który też był obserwatorem, tylko w powiecie ostrowskim, bo zgłosiły się mnóstwo wspaniałych ludzi, no między innymi ludzie, którzy działają albo i działali wcześniej. To są nawet, no byli opozycjoniści niektórzy jeszcze z roku 68. Takiego też miałem obserwatora, który świetnie sprawdził. To akurat w powiecie garwolińskim, natomiast tutaj w powiecie ostrowskim zdarzyła mi się osoba, którą tak jak zobaczyłem, mówię, skądś tą twarz znam. Okazuje się, że to był działacz, znaczy wysoki urzędnik państwowy, który wcześniej był opozycjonistą, mówi, że zawsze był bezpartyjny, Jacek Michałowski, to można sprawdzić sobie w Wikipedii, dłużej przeczytać, a obecnie działa społecznie, jest jakby animatorem kilkudziesięciu stowarzyszeń pod hasłem 30 rok wolności, to 5 lat temu powstało, możemy sobie skojarzyć, że 4 czerwca to jest związane z datą 4 czerwca. I przyjął zaproszenie, żeby również w Ostrołęce uczestniczyć, będzie takim gościem honorowym, chociaż wszyscy są gośćmi honorowymi, bo wszyscy pięknie uczestniczyli, także nie można nikogo wyróżniać, natomiast pod względem jakichś no, znajomości działania w stowarzyszeniach i jakiejś pozycji, która może coś nam wspomóc w działania lokalne, to myślę, że taki kontakt i to potraktowanie go jako osobę, która
przedstawi jakąś możliwą wizję działania obywateli, no będzie bardzo dobre. Państwo twierdzicie, że te wybory z 15 października były jednymi z najważniejszych, czy no może drugimi co do kolejności po 89 roku. Czy tak, tak to było naprawdę? Nie, no myślę, że powiem na przykładzie. Przychodzi do mnie sąsiadka, która też się okazało, że zachciała uczestniczyć i mówi, czy my wygramy? Czy my wygramy? Bo, jestem, bo ja się cała trzęsę. Czyli to było tak, że była świadomość, że kolejne 4 lata, to jak to się mówi, może niepoprawnie, jakiś slangowo, to by było zaoranie demokracji zupełne. Także trudno powiedzieć, no bo jest to, czy które były ważniejsze. Może się okazać, że te były równie ważne, może ważniejsze, nie, ale równie ważne. No ale chociażby frekwencja wskazuje, że dla społeczeństwa były bardzo ważne, bardzo istotne. No ponoć frekwencja była większa niż w tych wyborach z 89 roku. To coś świadczy, że nastąpiło jakieś obudzenie i no co prawda te 35% jeszcze głosowało inaczej, ale myślę, że to jest naturalne, ponieważ wiadomo, że oddziaływanie no, mediów, które są w jednych rękach i działają w zasadzie no już specyficznie, że tak powiem, to wpływa na ludzi, bo to jest, to zawsze było, tak było w historii. Także dyktatury tak powstają, że ktoś przejmuje media i tak samo ponoć w tej chwili jest na Węgrzech, że szczególnie w obszarach prowincjonalnych, gdzie dostęp jest do tego jednego środka, mniej ludzie się spotykają. Czyli jednak powstawanie takich inicjatyw, chociażby jak te Komitety Obrony Demokracji, mają sens, żeby uświadamiać społeczeństwo no, w ich właściwie jednym z ważniejszych no, obowiązków, bym powiedział, obywatelskich. No myślę, że to jest taki naturalny odruch pewnej grupy ludzi. Co prawda powiem, że ten ruch jakby troszeczkę słabł, to troszeczkę się ilość zmniejszała, no bo te 8 lat to też ten pierwszy entuzjazm, zwątpienie jakieś zapewne nastawało i na pewno było już coraz trudniej zgromadzić większe ilości ludzi gdzieś przed sądami. Czy w jakichś demonstracjach. Ja pamiętam taki moment, jak były obchody tak zwanej miesięcznicy i wtedy jeszcze szły w Warszawie takie wielkie pochody, które jakby protestowały przeciwko nadużywaniu tej daty do jakichś celów jednej formacji politycznej. I też tak pamiętam, że się szło tym krakowskim przedmieściem, a tam siedzieli w lecie, w knajpkach siedzieli ludzie, którzy tak patrzyli trochę z politowaniem. Czyli jeszcze do tych ludzi to nie docierało, co się może zdarzyć, a teraz widać, że ta mobilizacja była taka, że chyba ci ludzie z tych stolików, którzy sobie siedzieli, mówili, a to, na mnie to wszystko jedno, chyba też się obudzili. Mnie to bardzo zaciekawiło, no zresztą każdemu powinna się zapalić czerwona lampka, jeśli jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny no, jako jedna osoba i ona decyduje o tych różnych sprawach. No już nie wspomnę o sądach i o tym wszystkim, co się działo, o KRS-ie, ale też o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie nie wiadomo skąd jakby królik z kapelusza pani Przyłębska wyskakuje. Powiem sędzia Przyłębska, no i ona jest... Magister Przyłębska. Magister, szefową całego Trybunału, a jakie wyroki są, no to wszyscy przecież możemy sobie poczytać i zobaczyć, jak jest to właściwie teraz. Trybunał jest sparaliżowany. Miejmy nadzieję, że to dzięki takim osobom, dzięki takim instytucjom, komitetom społecznym właściwie, prawda, to się wszystko zmieni. Ale wiem też, że my tu mówimy o sprawach ogólnokrajowych, ale państwo również jakby współdziałacie ze Stowarzyszeniem dla Przyszłości Ostrołęki, czyli tutaj na naszym terenie. Jakby dbacie o to, co się tutaj dzieje u nas. No powiem, że to stowarzyszenie tak powstało ad hoc w zasadzie w tym roku, no ponieważ ci ludzie, którzy przychodzili przed sądy, no część z nich stwierdziła, że żeby tak organizacyjnie się wspomóc, to jakaś forma jest potrzebna, nawet napisanie pisma, udostępnienie sali, czy no było jakby takim... Natomiast teraz myślę, że no sprawa rozstrzygniemy, czy będziemy działać dalej, no bo musi być zainteresowanie takim działaniem, a widzimy, że wbrew pozorom,
autorom, takich tematów do ruszenia jest jeszcze mnóstwo. I ja ubolewam, że ostrołęckie siły polityczne jakby nie dostrzegają potrzeby świętowania tego święta 4 czerwca. Również wejście do Unii, przyszły rok będzie rokiem rocznic, 25 lat NATO, 20 lat Unii Europejskiej i 35 lat, jeżeli takie no, półokrągłe rocznice liczymy, 4 czerwca. W związku z tym to jakby chcemy zapraszać tutaj do Ostrołęki. Już mam pewne wizyty już jakby prawie obiecane. Kolejne osoby. Również chcemy nie 18, ale 19, tak ze względów technicznych, zamknąć sprawę no, tych spotkań przed sądami. I pani sędzia z Ostrołęki pochodząca Marzanna Piekarska-Drążek przyjedzie po raz drugi, bo była pierwszy raz 18 stycznia, przyjedzie po raz drugi, ja z nią rozmawiałem, w tej chwili tam, gdzie ona jest, to jest sąd apelacyjny karny, oddział karny w Warszawie, relacje są w dalszym ciągu strasznie trudne, bo tam siedzą ci wszyscy hejterzy sędziowscy, pan Piebiak i koledzy, i mówi, że tam jest tragedia w dalszym ciągu. W związku z tym myślę, że to spotkanie z nią też nam uświadomi, że jeszcze jest długa droga. Ona dużo przeżyła, bo może nie jest taką medialną, tak nagłaśnianą w kraju, ale była z jednych z tych sędziów mocno dręczonych i na pewno teraz odetchnęła trochę z ulgą, ale warto jej jeszcze raz będzie posłuchać takie opinie będą na pewno ciekawe i dlatego wszystkich chciałbym przynajmniej na spotkania, które będziemy organizować, zapraszać. Na razie jakby... A jak współpraca z panem prezydentem? No powiem, że... Łukaszem Kulikiem? Powiem, że byłem na rozmowie i jestem lekko zawiedziony, bo jakby stwierdził, że te jakby... Święta niespecjalnie go interesują, że już będzie po wyborach. Natomiast, no nie wiem, no mówię tak samo w pozostałej klasie politycznej w Ostrołęce, nikt jakby tak się mocno do tej inicjatywy nie przyłączał. No może tutaj trochę lewica była wyjątkiem. Natomiast zobaczymy, jak to teraz będzie, bo też może być taka trochę opadnięcie energii, ale ja liczę na to, że jeszcze no, ten rok będzie, 24 też będzie rokiem ciekawym i ważnym i warto w dalszym ciągu jakby pewien kontakt ze społeczeństwem, że to społeczeństwo samo się troszkę organizowało, może będzie lepszy nastrój, już więcej tak. Energii, może być odwrotnie, ale próbujemy. Przed wyborami wszyscy mają demokrację na ustach i wszyscy obiecują różne dziwne, ciekawe rzeczy, a już po wyborach, już jak obejmą władzę, to jakoś tak rakiem cichutko się z tego wszystkiego wycofują, ale przecież wybory samorządowe mamy przed sobą. No właśnie, także powiem jeszcze, wracając do tego mojego zaproszenia, bo jeszcze przybliżę miejsce i termin, bo może o miejscu powiedziałem, że państwa, spotykamy się, znaczy tak, obserwatorzy plus wszyscy sympatycy no, demokracji, że tak powiem, którzy mają chęć no, porozmawiać z nami, posłuchać naszych doświadczeń i również zapoznać się z ciekawą postacią, bo na pewno naprawdę to jest postać ciekawa, która i była współpracownikiem KOR-u, był Jacek Michałowski, był też później, no wiadomo, był szefem kancelarii premiera Buzka, szefem kancelarii prezydenta Komorowskiego, ale zawsze podkreślał, że nigdy nie był partyjny, mimo że takie wysokie funkcje pełnił, po prostu mieli do niego ludzie zaufanie, że jest dobrym, solidnym człowiekiem, solidnym urzędnikiem na poziomie i teraz działa w takim ruchu jakby, bo się określa jako animator kilkudziesięciu stowarzyszeń w Polsce, które zamierzają to święto, ten ważny dzień w jakiś sposób uczcić, bo to jest element historii. Omówić jakby to wszystko, co się wydarzyło. Właśnie, może jeszcze kilka słów, jak to w praktyce wyglądało, jeśli chodzi o tą kontrolę wyborów. Założenia były no, takie ekstremalne, że tak powiem. Nie wszystkie założenia się sprawdziły. Typu, że uda się zapełnić każdą komisję, bo tak, to się nie udało.
Po prostu w wielkich miastach była nadwyżka ludzi, którzy się zgłosili do obserwacji, natomiast w tych mniejszych ośrodkach to tak, część wiadomo, że była już w komisjach jako członkowie komisji, tak samo byli mężami zaufania, bo w sumie obserwator ma najmniej praw w takiej komisji. Ja dlatego nawet jak co, to były komitety zgłaszały jakiś brak ludzi, to ja mówiłem, idźcie do komisji, bo to jest często ważniejsze. Natomiast no, różnie było. Ja słuchałem relacji takich ogólnopolskich, wewnętrznych, takich spotkań, bo sam no, już internetowo, to były obszary, gdzie na przykład na jeden powiat było tylko 4 obserwatorów, czyli na tym no już lubelskim wschodzie na przykład. No to jest to na pewno ci, którzy się angażowali w koordynowanie i szukanie, no mieli trudne zadanie, bo ja powiem tak, jakieś swoje doświadczenie. Byłem w Garwolinie, siedliśmy na rynku z paroma obywatelami, mieliśmy tam banery i był kolega, że tak powiem, już obserwator, i mówi, on wszystkich znał w tym miasteczku. I mówi tak, wszyscy gdzieś mu się z daleka kiwali głowami, ale mało kto podchodził. Mówi, boją się, to są wszyscy uzależnieni. Był strach jednak, bo jednak no, o pracę, o inne, czyli było już element zastraszenia, że nie wszyscy, no, to jakby był wynik wyborów znajomy, to możliwe, znany wcześniej, to możliwe, żeby było łatwiej, prawda? Ale jednak była bojaźń, bo wszyscy gdzieś pracują, to szkoła, to prawda, to w takich małych ośrodkach. Jeśli tak się dzieje, to nie jest to moim zdaniem dobrze, jeśli takie układy, powiedzmy, rządzą, no ale prawda jest taka, że wiele stanowisk zależało no, od tych, którzy no, po prostu mają władzę. A to też się troszkę przekładało, bo to władza jedną, ale to się przekładało też na działaczy partyjnych. I to jest jeszcze chyba gorsze i tragiczniejsze niż to, o czym mówiłem wcześniej. No, poznałem przez przypadek, no bo ja też nie ukrywam, że nawiązałem kontakty z partiami politycznymi, bo było porozumienie między partiami opozycyjnymi a KOD-em o współpracy, bo to był wspólny interes. I na przykład, żeby uzyskać gdzieś lokal, no to musiałem się podeprzeć jakimiś znajomościami. I powiem, że na przykład w Węgrowie poznałem panią, którą chciałem poznać, bo czytałem o nią gdzieś tam 6 lat temu, jako jedyna wychodziła, zapalała świeczki przed sądami, jako jedyna w Węgrowie. No i także to, no i też startowała w wyborach, natomiast no Węgrów, małe miasto, nie weszła do Sejmu, ale w sumie to mnóstwo ciekawych ludzi poznałem, co jest tą wartością dla mnie dodaną, że tacy wspaniali ludzie żyją również na wsi. Tak, nie bójcie się państwo, działajcie, pilnujcie swojego, może dojdzie kiedyś do tego, co wszyscy by marzyli, że o pewnych ważnych sprawach w Polsce będziemy decydować referendum. Czyli będzie po prostu referendum. No ja wiem, że Szwajcarią może jeszcze nie jesteśmy, ale to jest znak, ta frekwencja wyborcza w granicach no powyżej chyba 74%, to jest jakaś wskazówka. Ale może teraz konkretnie, bo już mało czasu nam zostało, gdzie to spotkanie, o której... To jest tak, czwartek, 17:30, restauracja pana Szcześniaka, kraj, co ze smakiem tam jest, we WSAP-ie na dole, to jest parter WSAP-u, no, tak. Uciekła mi nazwa, coś ze smakiem. No, był obserwatorem i stwierdził, że serwis kawowy za 15 zł jest, chyba wszyscy przełknął, będą ciastka, herbata, kawa, no i trzeba te 15 zł zostawić, natomiast myślę, że to jest, to warto, że tak czyli powiem. Czyli 30 listopada w Andrzejki niestety. Tak, ale... w Andrzejki, no Wigilia Andrzejkowa jest wcześniej, to więc będzie chyba wszystko dobrze. Restauracja Akademia Smaku Korczaka 73 w Ostrołęce. Tam będzie to spotkanie, więc zapraszamy wszystkich. Ja jeszcze chciałbym poprosić o te SMS-y, ja podam do tej telefon 696 049 927, żebym wiedział, no, ile osób się mogę spodziewać. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję ślicznie. Bardzo serdecznie gościem moim i państwa był pan Stanisław Giżycki, Komitet Obrony Demokracji i będzie podsumowanie już niedługo. Radio Oko.